Witam wszystkich. Dzisiaj będzie kanadyjska racja żywnościowa IMP menu numer 2. Śniadanie. Część druga. Więc zapraszam do dalszego oglądania. Zaczynamy od dania głównego. Jest to omlet w sosie grzybowym. Niestety we wszystkich kanadyjskich racjach nie ma żadnego podgrzewacza. Trzeba sobie samemu kombinować, czym to podgrzać. Tak się danie prezentuje po podgrzaniu. Szczerze powiedziawszy, niezbyt apetycznie to wygląda. W zestawie mamy ketchup, więc sobie tutaj dodam. Jeszcze trochę pieprzu. No i co my tu mamy? Grzyby to są pieczarki. Tu jest omlet. No jest sos grzybowy. Jest też na bazie wywaru z wołowiny. Najpierw sam sos z grzybkiem. Sos jest na pewno dobry. I kawałek omleta. Tu jeszcze jakieś zielsko jest, prawdopodobnie szczypiorek. No, smakuje jak jajko. Ale wygląda nieco gorzej. Może z ketchupem będzie lepsze. No, z ketchupem jest znacznie lepsze. No jak i z samym tym sosem grzybowym. Szczerze powiedziawszy, danie nie jest zbyt rewelacyjne. Ale oczywiście jest jadalne jak najbardziej. Zresztą jak ktoś jest głodny, to wszystko zje. Nieważne jak smakuje. Ale ogólnie to jest średnie danie. Niezłe i niedobre. Coś na deser. Sos malinowo-jabłkowy. Po angielsku jest tu sos, po francusku kompot. Niech się zdecydują w końcu, co to jest. To najprawdopodobniej będzie mus.
No, tak jak mówiłem. Więc mamy coś w rodzaju musu. Smak malinowy to tutaj smak jabłka całkowicie przebija. Jakieś takie małe cząsteczki są wyczuwalne. No i najprawdopodobniej to na pewno to jest jabłko. Także to nie jest żaden kompot. Chyba że po francusku mus to jest kompot. No niestety malinę niezbyt lubię, ale powiedzmy, że to jest bardzo dobre. Takie minimalnie kwaskowe, ale słodkie też jest. Napój sportowy wiśniowy. Skorzystamy z woreczka na napoje. I na około 250 ml wody. Tu jest kreska, także widzimy, dokąd nalewamy. No i tyle wystarczy. Tortilla. Dwie sztuki. Ciekawe, czy się rozwalą. No, już się rozwala. No, ta prawie, że jest w całości. Także powiedzmy, że mamy trzy kawałki zamiast dwóch. Do tego mamy masło orzechowe. Oraz dżem. W tym wypadku jest niestety malinowy, ale trudno. No i tak to wygląda. I możemy jeść.
masło o konsystencji kremu, bardzo dobre orzechowe, z dżemem bardzo dobrze się komponuje. No tu akurat jest nie mój smak, ale trudno. Także z tortillą świetnie to smakuje. No i sam napój. Można to sobie gdzieś przelać albo pić bezpośrednio z tego. Bardzo mocno czuć wiśnie. Nie jest to zbyt mocno słodkie. Takie trochę lepsze od izotonika. Nieco gorsze od jakiegoś takiego napoju. Ważne, że jest dość mocno wyczuwalny smak. Także napój świetny. I można się zabrać za kolejną tortillę. Kawa 2,4 grama. W postaci proszku. Do tego mamy śmietankę lub zabielacz. I trochę cukru. Albo jeszcze więcej cukru. Mamy też gorącą czekoladę, amaretto. Ja sobie zrobię w tym opakowaniu. Ups. Tu mamy linię, dokąd nalewać wodę. Kawę mamy na około 200 ml wody, czekoladę na około 170 ml. Płatki owsiane z dzikimi jagodami, z tym, że to raczej jest tylko smak, więc tych jagód tutaj nie znajdziemy. Można zimną, można ciepłą wodę, z tym, że nie jest podane ile. No ale na taką ilość to sądzę, że nie więcej niż 100 ml. Tak to wygląda.
No i wszystko teraz wymieszać. I można próbować. Chyba zbyt dużo wody nalałem. No, jagody powiedzmy, że są wyczuwalne. Najbardziej czuć tutaj mleko. Chociaż te jagody widzę, że jednak są. Takie malutkie kawałeczki. No, płatki owsiane to są. Ogólnie całkiem ciekawy smak. Byłoby lepsze, jakby było nieco mniej wody. Zbyt rzadkie teraz to jest. No. Jagoda jednak jest. Całkiem nieźle w smaku. No i kawa. Dość mocna, ale bardzo dobra według mnie. Na pewno to nie jest jakaś tania lura. Całkiem dobra kawa, jak na instant kawę przystało. Kakao. Znacznie lepsze niż zwykłe kakao. Te amaretto dało tu takiego ciekawego posmaku. Czuć mocno kakao, nie zbyt mocno słodkie. Naprawdę świetne. Cukierek. O smaku kawowym. Bardzo dobry. Znacznie lepszy od polskiego kofika. Została mi jeszcze sól, której przeważnie nie używam. Gumy to są takie same co w amerykańskiej racji, czyli w tym wypadku miętowe. Wykałaczka do grzebania pomiędzy zębami. Zapałki książeczkowe. Niezbyt ciekawie się palą. Ja wolę takie, które są z drewienkami, a nie papierowe. No dzisiaj jest dość spory wiatr, to pewnie i takich nie odpalę. No ale zobaczymy. Może się uda. No niestety od razu gaśnie. No ale na pewno się palą. Chusteczka nawilżona. To jest podobne jak w amerykańskiej racji. Też papierowa, nasączona jakimś mydłem. Bardzo dobrze czyści. Bardzo mocno jest nasączona.
Mamy też papier toaletowy, dość sporego rozmiaru. No i w każdej racji mamy spis. Tu jest i ankieta do wypełnienia. Tutaj się dowiemy, że mamy 18 rodzajów racji. Żołnierze jednak chyba to wypełniają, bo to co chcą, to w następnych racjach rzeczywiście tak się dzieje. Więc chcieli tutaj więcej ostrych sosów, więc w następnych niby jest więcej i jest to faktem. Chcieli jeszcze jeden sportowy napój i w rzeczywistości w następnych są po dwa napoje, a nie tylko jeden. Chcieli więcej masła orzechowego i dżemu, też w nowszych widziałem podwójne, chociaż wcześniej była też marmolada jakaś, ale zostało zastąpione to dżemem i tym masłem orzechowym. Niezbyt dobre były wiśnie i jagody. No to dodali tutaj ten sos jabłkowy, czy raczej mus jabłkowy, taki na przykład jak coś w rodzaju jak dzisiaj pokazałem. No i niezbyt żołnierzom pasuje kawa osobno, osobno cukier, osobno też śmietanka. Woleliby takie trzy w jednym. No i w rzeczywistości w nowszych widziałem już kawę trzy w jednym Nescafe. Także jak żołnierze na pewno to wypełniają. Ciekawe, czy mają aż tyle czasu na to. No i w rzeczywistości producent słucha się nich i w następnych racjach dodają nowe rzeczy, czyli to co chcą żołnierze jeść, a nie ktoś inny im narzuca. I to by było na dzisiaj wszystko, więc do następnego filmu.